Cześć, tu Kałach i kontynuujemy nasze natarcie w Chinach. Jak widzicie, unicestwiłem w poprzednim odcinku parę kotłów. Teraz czekam na przemieszczenie się mojej głównej tutaj armii. Niech te dywizje tutaj się fajnie tak jakoś zrobią. No i będziemy uderzać na... Jak to się nazywa? Jakiś Qingchong, nie mam pojęcia. Qingchong. No i tak, uderzamy. Opór przeciw okupacji to jest zawsze normalne. Mam tylko nadzieję, że moje dywizje dadzą radę zniszczyć te tutaj dywizje, bo i wtedy sobie stanę za rzeką. Żyję w takim przekonaniu, że może mi się to udać. Może, ale nie musi, prawda? Tutaj nasze dywizje zaatakowały potężnie. Tutaj te dywizje powinny przejść od razu do ataku. Nie wiem, na co one w ogóle czekały. Muszę zepchać. Chińczycy tutaj się ładnie rozstawili, chociaż ja mam potężną przewagę tutaj, jak na razie w piechocie, jak na razie od razu mówię. Ale wy przecież nie musicie czekać, możecie wspomóc tutaj swoją armię. Na razie najważniejsze jest to, żebym zajął to miasto, prawda, dla mnie. Jak ci tutaj organizacja leci? 39, 38, upadek Paryża. No świetnie, tego potrzebowałem najbardziej. Upadku Paryża. Mam nadzieję, że tutaj, kumplu, dostaniesz wsparcie, bo te dywizje ledwo co na nogach stoją. I mamy laga gry. I nie wiem, co się dzieje. Drugi rozejm w Kompeje. Dobra, podpisano rozejm między Trzecią Rzeszą a Trzecią Republiką Francuską. Okej. Dostałem wsparcie, jest świetnie. Tutaj powstała Francja Vichy i tak dalej. Śmierć Rudolfa Hessa, ciach, Francja kapituluje, rozumiem. Może jakoś o te Indochiny bym się doprosił, Francji, fajnie by było. Czy wy zajęliście to miasto? Zajęliście to miasto, jestem z was dumny, dosłownie jestem z was dumny. Zajęliście to miasto, uspokójcie się i stańcie tutaj. Jestem dumny, naprawdę jestem z nich dumny. Oni zajęli to miasto, tak jak chciałem, niezrealizowany stal, Francja. Francuzie. Anulowałem transport, już wiem, jak to robić. Panowie, jestem bogiem tej gry. Już wiem, jak to robić. Daj mi ruski stal. Potrzebuję więcej. Gdzie jest guma? Gdzie jest Holandia? Dostarczono, dobrze jest, dobrze jest. Coś się stało, ktoś wypowiedział komuś wojnę. Albo coś w tym stylu, tylko że ja jak zwykle, trzymając sobie Enter, nie zauważyłem. Tutaj będzie mi się bardzo ciężko przebić, chociaż muszę to zrobić. No wejdźmy sobie, wejdźmy do środka. Nacjonalistyczna Hiszpania dołącza do frakcji OŚ. Świetnie. Czekajcie. Zażądanie francuskich Indochin. Zbliżenie z OŚ wymaga. Aha, czyli dałem dupy, szczerze mówiąc. No dobra. Nieważne. Ty, kumplu, atakuj z tej strony. Wy zaatakujcie. No panowie, czy ja mam wszystko, muszę za was robić? Ty, stary, mi tutaj uderz. Z tą piechotką, okej. Okay. No jest dobrze, za rzekami się tutaj będziemy już bronić. Szkoda tylko, że nie da mi się tego unicestwić. O kurczę, jeszcze troszeczkę przed nami, panowie, w tych Chinach się będziemy męczyć troszkę, naprawdę czasu. A wypadałoby zająć to jakoś tak szybciej, wiecie. Ale dam szansę na zorganizowanie się tym dywizjom. Okej, zajęliśmy wszystko, jest dobrze. Dobra. I teraz chciałbym, żebyś uderzył mi tutaj. Okej, jak oceniasz ten plan? Bo on jest dosyć prosty. Finlandia przyjmuje radzieckie żądania. O kurde, poddali się. Tak jakby, prawda? Nie chcą... Ten plan może być ryzykowny. O, to niech będzie ryzykowny. Tutaj dam radę się wybić? Nie dam radę się wybić. Tutaj jest po jeden. On tutaj, widzę, powoli zaczyna zbierać dywizję, prawda? Czekaj, stary, bo ja bym cię tutaj przydzielił normalnie do ataku. Do tego. Ja bym cię tu przetransportował, poważnie ci mówię, w to miejsce, żebyś uderzył. Bo już brakuje mi pomysłów na atak i na ofensywę. Nie wiem, co mam zrobić i gdzie mam zaatakować. Muszę użyć wszystkiego, co mam. I zaskoczenia. O, chociaż dobra, tutaj wygrałem. Świetnie. I teraz może się ruszę troszkę, wiecie?
7 dywizji Marines w fatalnym stanie, chociaż oni odzyskują już tutaj zaopatrzenie. Przydałoby mi się zdobyć tutaj gdzieś kolejny port. A patrole tutaj? Coś ty tutaj... Nie, oni tutaj sobie patrolują bez problemu. Nie, tutaj to może nie patroluje. Albo dobra. Niech się dzieje, co chce. Wchodzić na tą prowincję. Przygotowania do ataku. Ruszać! Niech moje dywizje ruszą. Niech się coś zacznie dziać. Niech się zacznie gotować na tym froncie, wiecie? Niech oni skupią więcej dywizji tutaj. Tu mamy rzekę, więc nie ruszę. Ale tu mam 12 dywizji piechoty, więc z nimi muszę zaatakować. To by była zbrodnia po prostu, gdybym tego nie zrobił. I 4 dywizje tutaj na flankę od razu wysyłam, wiecie o co chodzi. Tutaj może sflankuję i zajmę jakieś większe miasto. To zyskam trochę infrastruktury i tak dalej, bla bla bla, wiecie o co mi chodzi. Marines, El Marinero, ty tu... Nie, w złe was połączyłem tutaj linię frontu. Tutaj, El Marinero, wy się musicie tutaj rozejść. No i zająłem wielkie miasto, wow, świetnie, czyli wygląda na to, że Chiny po prostu najzwyczajniej w świecie nie mają tyle wojska do ogarnięcia wszystkiego. O kurcze, walka. Ale nie macie szans, przecież tu Yamamoto was znokautuje tak, że się... No, że się wam to... że wam to odbije. Tutaj Norwegia dołącza do aliantów. Kurde, oni takie zadymy robią, a ja jeszcze z Chinami nie wygrałem. Ale chociaż te dywizje tutaj coś robią. Coś tutaj się dzieje, wiecie? Jakieś okrążenia, pójście do przodu. Te sprawy, to mi się podoba, naprawdę. Ty podejdź do przodu. Oni tutaj jeszcze bronią wybrzeże w niektórych miastach. Ale nie na długo. Moje dywizje już powinny tutaj łamać przeciwnika. W ten sposób. Marines wtedy uderzą od pleców, gdy tylko zajmiemy tą prowincję. Powinniśmy ich połamać. Świetnie. Tutaj to jest w ogóle tragedia, więc... nawet nie zamierzam inwestować czasu patrząc tam i tak dalej, wiecie. Pierwszeństwo dla pancerników czy dla lotniskowców. Tradycje wojskowe. Na razie nie chcę robić pierwszeństwa dla nikogo. Okej. Okay. Aha, moi Marines zostali tutaj okrążeni. Czyli ja ich muszę uratować, prawda? Bo inaczej mi tu ich wybiją. Za szybką prędkość gry sobie ustawiłem, ale ja nie lubię tak grać na wolnej. Dobra, wejdźcie głębiej. Po prostu. Dlaczego te dwie dywizje... Aha, atakują. Świetnie. Brak produkcji wyposażenia, ciągle ten samolot, który może stacjonować na lotniskowcu, ale kiedy oni zrozumieją, że ten samolot mnie praktycznie w ogóle nie interesuje, żeby z niego korzystać, o. No i rozlewamy się coraz bardziej na Chiny, jak możecie zauważyć. Coś czuję, że w następnym odcinku ich całkowicie skończymy, Chińczyków. Podejdź po prostu, nie bójcie się. Dobra, połamiemy ich normalnie tutaj, bez problemu. Świetnie, świetnie, świetnie. Unicestwiona kolejna dywizja, te dywizje już mają szansę na zwycięstwo, więc jestem przeszczęśliwy. Wy sobie atakujecie tutaj ładnie. No to wy też atakujcie, wspomagajcie swoje wojsko, prawda? Wspomagajcie armię. Tutaj nawet czołg jest, Boże kochany, czołg. Chińczycy mają czołgi. Bo wybuchnę ze śmiechu zaraz, naprawdę. Wybuchnę zaraz ze śmiechu. Wiem, że brakuje wam zaopatrzenia i ja to rozumiem, naprawdę. A, nie, 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 tutaj widzicie, jest potężna armia. Znaczy potężna, no. Jakaś tam armijka po prostu. O, tutaj by było fajnie pomóc im okrążyć te dywizje, więc od razu ruszam 9 i będę uderzał, prawda? O, możesz? Ale tutaj rozproszyłem ten front po prostu, to jest poezja, co tu zrobiłem. I wtedy tu uderzysz. Świetnie, dobra, mam kolejny mam kocioł. Zaopatrzenie aż płonie. Braki mam, no ale bo tutaj, wiecie, robią mi akcje na tych terytoriach, nie? Przeciwko mojej okupacji. Tutaj nie chcą tego robić, ale widzę, że wow, ale ja ich zepchałem, ten komputer, który dowodzi teraz moją armią, ładnie sobie tutaj poradził.
Kanton. Rozumiem, że to jest baza morska, ale jakie to jest? Fujian? Fujian? Lecimy w to miasto po prostu. Tutaj muszę ich okrążyć i unicestwić. Tutaj zostali okrążeni w ogóle oni. To jest już ich koniec. To jest już koniec Chin. Nareszcie mi się uda zwyciężyć. Jak to możecie być przewaga powietrzna? To co się stało z moimi skrzydłami tutaj? Panie, przeleć mi pan po prostu w to miejsce na przykład. Mam tu jeszcze jakieś skrzydła? Chyba to wszystko. 154 grupy lotniskowców. Poczekajcie. Teraz pójdę sobie w okręty podwodne. Skrzydła bez zadań. Wy jesteście bez zadań, nie? Dobra, tutaj macie dominować w powietrzu. I bliskie wsparcia powietrzne mają być robione, okej. I macie tutaj działać i dominować. Dobra, tu sobie was zamknę. Muszę sobie was jakoś tutaj wybić, wiecie? Oni tutaj cierpią z braku zapasów. Więc uderz mi tu, a te 7 piechoty na północ. Okej, dobra, wybijemy ich wszystkich bez problemu. Tutaj też ich pięknie okrążyłem, nie wiem czy zauważyliście. Chiny jakoś stanęły, oni chyba są zawieszeni jacyś. Uderz, dobra. Ale nie no, ruszają się tutaj na froncie, chociaż dywizję przeorganizowują chyba, nie mam pojęcia. Uderzyć, zrobić piękne uderzenie wielkie tutaj. Dobra. Wpychamy się, czego wy nie atakujecie? Ja tego na przykład nie rozumiem. Podejdź, kumplu. Kręcimy tutaj śmigła chińskie. Będziemy dominować teraz w Chinach. Nareszcie, po takim czasie. Zróbcie im tu dominację, PL. Dobra, kolejny tutaj myśliwiec. Co to jest, samolot szturmowy czy bombowiec morski? Ja tutaj sobie pójdę w samoloty szturmowe i tak dalej. Czegoś mi tu brakuje, czego? Aluminium 1. Dobra, z tego powodu ja nie umrę. Aha, ale tutaj za dużo mi przydzielacie, a nic z tymi dywizjami nie robicie, tak szczerze. A możecie sobie po prostu wejść, kurczę, i zdobyć kolejną ziemię dla siebie. Te dywizje to już powinny dawno tutaj blitzkriegować. Tutaj robimy przebicie PL. Podchodzimy pod to miasto, ale na Nanking Pad to ja tu jeszcze jakiś Szanghaj, coś będę musiał gdzieś zająć. Chyba, że już upadła, ja po prostu nie zauważyłem. Okej, świetnie. Nie, tu masz podejść, stary, a później przez rzekę. Albo tu gdzieś masz wejść, o. No i pięknie, tylko najważniej... Aha, dobra, oni zostali okrążeni. A te dywizje sobie tutaj czekają na rozkaz po prostu do ataku. Pięknie. To będę musiał okrążyć i wybijać bardzo długo. Na pewno. Wolna fabryka wojskowa. Ile wolnej? 4. Czego mi tu brakuje? Piechotę mam, pojazdy mam, to mam, czołgów mi brakuje od cholery, holowanej artylerii. Holowana artyleria ulepszona. Ciach. Nadrabiajcie to. Tu mi zacznie brakować czegoś, prawda? Stali. Bronie wsparcia zostały zrobione. Więc sobie zrobię teraz w marynarce jakąś doktrynkę. Klasa Yamamoto. Ciach. Dobra, tutaj zostaniecie wybici. Okej, wiecie co? Ja ten odcinek już bym skończył. No jak sami widzicie... A nie, czekajcie. 32 punkty, a 60. Jeszcze dobra, jeszcze parę minut. Pograjmy po prostu. No przecież wy możecie tu wejść bez problemu, panowie, wy się nie musicie niczego cykać. Tutaj Chiny już w ogóle wojsko zaczęły chyba wycofywać, nie wiem co tu się dzieje, naprawdę. Kolejna doktryna powietrzna, bo za niedługo nas czeka krwawa wojna z aliantami, więc... Panowie, radziłbym się tutaj streszczać. ZSRR wypowiada wojnę w Finlandii. No... Nie mogę nic z tym zrobić. Przecież ani nie pomogę Finlandczykom,
ani oni by nie pomogli mi w trakcie jakiegoś konfliktu, prawda? Dobra, wy atakujecie, dobra, spoko. Jest pusto, pusto. Oni się w tych górach trzymają, cholera, kuming, tutaj właśnie, tu muszę walnąć ofensywę normalnie. Stary, więc poczekaj, przestań mi tu działać. Ja sobie zajmę te prowincje twoje, usunę ci tutaj cele wojenne. Co ja zrobiłem? Jezus Maria, usunęłem mu granicę. Cholera jasna, patrzcie, co ja narobiłem. Dokąd ty masz mieć tą granicę? Dotąd, dobra. Okej, udało się. I teraz bym chciał ci linię ofensywną tutaj wyznaczyć, żebyś... Ale dlaczego on przez góry musi iść? Bo ja tego naprawdę nie rozumiem. Dobra, podejdźcie mi w ten sposób. O, niech się przygotują do takiego planu. Te dywizje tutaj muszą zostać unicestwione wszystkie. Aha, już niedługo, dobra. Wy to mi naparzajcie, panowie, jak możecie. No, gdzieś daleko się wbijcie się po prostu. Okej. A tymi dywizjami to ja wam może zmniejszę front. O, w ten sposób. Dywizji ile tu jest przygotowanych? 59. No to niech lepiej tak zostanie. Kolejna fabryka wojskowa. Wezmę już tą piechotę, dociągnę do full. Ci zostaną wybici za sekundkę dosłownie. Ci tutaj sobie atakują. Tradycje wojskowe elo elo. Boski wiatr. Co mi to da? A niech mi da cokolwiek. Drugi arbitraż wiedeński. Zobaczymy, co sprawy przyniosą. No, zobaczymy. I ruszyć mi na całym froncie teraz zaatakować. Wow. Ej, ja zaczynam wygrywać w górach. Kurczę, coś tu się stało dosłownie. Chyba jest jakaś interwencja boskiego wiatru, naprawdę. Że ja zaczynam tutaj ich eliminować w górach już. Patrzcie, oni tutaj nic nie bronią. Oni skupiają swoje wojsko tutaj. Okej, zrobimy to w ten sposób, stary. Po prostu rzucę wszystkie swoje siły na tam. Ale dlaczego tego jeszcze nikt nie zajął? Już zajęte zostanie? Mogę tą prowincję już mieć dla siebie? Tutaj okrążeni zostali. Już to musi zostać unicestwione. Cholera, muszę się nauczyć grać najmniejszej szybkości, bo na największej szybkości już gra mi po prostu układ w Krajowej. Rumunia poszła na kolejne obstępstwa terytorialne, oddając Bułgarii. Okej, niech Rumunia sobie idzie tutaj na tylko jakie ustępstwa ma ochotę. Czy wy tutaj stoicie bez celu? Nie, wy będziecie atakowali. Mam pomysł. Wezmę was, kumple. A nie, wy będziecie atakować. Spoko. To atakujcie. Okręty desantowe. Pięknie, pięknie. 50% szybciej niż szczyciel. Dobra, dawaj. Za mało zasobów. Stal 8. Dobra. Zabójstwo Lwa Torockiego. Dobra, ty to idź mi w to miasto, uderz może. Dobra, idą te dywizje, idą. Coś tutaj atakuje, nie? Zawsze. Te 6 dywizji w ogóle gdzieś idzie? Idzie, dobrze. Świetnie, walmy na tą ich osadę. Państwo chińskie powinno już skapitulować, panowie. Powinien być jeden wielki lak. Aha, pewnie jak dojdę do tej osady, bo oni tutaj nie dadzą rady. Widzicie, to już jest koniec. To już jest koniec Chin. Japonia, piękna, wielka Japonia tutaj dominuje. I nareszcie wtedy, gdy wejdziemy w stan pokoju, będę mógł sobie ogarnąć zaopatrzenia, wszystko i się świetnie przygotować. Państwo chińskie kapituluje, dziękuję bardzo. Jestem w niebo wzięty. Fabryki wojskowe, nowe stocznie, okupacja, tutaj problemy z okupacją, 9 dywizji, które ma tutaj garnizonować mój tak zwany homeland. Prawda? Niech tutaj garnizonuje homeland. Dobra, świetnie. Po prostu jestem przeszczęśliwy. Państwo chińskie zajmij wszystkie regiony. Koniec tury. Gotowe. Japonia is back, że tak powiem. No i dostanę takiego, mi się wydaje, chociaż boosta, nie? Teraz.
Ta 9 dywizji wraca, dobra. Wy 59 dywizji. Zbierzcie się w jednej prowincji. Te 30 niech się też zbierze. Dobra, następne moje plany na temat podbojów, panowie, i ogarnianie w następnym odcinku. Żegnam się z wami. Cześć.